Japonia niektóre produkty amerykańskie okłada cłem, dżinsy, bourbon. Nie są to duże wartości, to jest niecałe 3 miliardy euro. Razem z tymi produktami, które Stany Zjednoczone obłożyły cłem, to znaczy aluminium i stal, to jest może 1,5% całej wymiany handlowej Unia-Stany. Więc na razie jest to potyczka handlowa, a nie wojna handlowa. Gorsze jest to, że może to być początek czegoś znacznie poważniejszego, co widzimy w tej chwili, wydaje się rodzić na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Na cła wartości 50 miliardów dolarów, które nałożył pan Trump na produkty chińskie, Chińczycy odpowiedzieli swoimi cłami, w związku z tym w tej chwili jest szykowana lista produktów chińskich na wartości 200 miliardów dolarów, na co Chińczycy odpowiedzieli, że przygotują odpowiednie retorsje, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, nie wiadomo co to będzie. Na co Trump odpowiedział, że on w związku z tym następne 200 miliardów obłoży cłami. Na razie, tak na przykład mówi szef Goldman Sachs, na razie jest to tylko retoryka, która służy do tego, żeby dojść do porozumienia. Tak reagują zresztą rynki finansowe. Nie bardzo wierzą w pełną skalę wojny handlowej, ale trzeba brać pod uwagę to, że po pierwsze to wystające ego pana prezydenta Trumpa może doprowadzić do różnych rozwiązań, a po drugie, że Azjaci nadzwyczaj sobie cenią zachowanie twarzy. W związku z tym nie dadzą się upokorzyć, do czego daje się dążyć pan Trump. No i to może doprowadzić do zupełnie nieoczekiwanych wyników. I to jest najbardziej groźne. Na razie nie będziemy tego odczuwali, bo to jak mówiłem, nie są duże wartości. Jeżeli na pełną skalę rozkręci się wojna handlowa, no to wtedy słabnący wzrost gospodarczy globalnie, między innymi eksport na przykład Niemiec, który będzie się zmniejszał, doprowadzi do recesji lub stagnacji w Niemczech, to natychmiast się przełoży na koniunkturę w Polsce. Także nie jesteśmy oazą, nie jesteśmy tą zieloną wyspą już tak zupełnie na zawsze.